Co najlepiej sprawdziło mi się na wakacjach z trójką dzieci w stroje UV. Jeden taki, a drugi taki dwuczęściowy. Tego typu stroje spokojnie możecie dostać w Decathlonie, czy po prostu kupując je przez Allegro. One mają to do siebie, że mogą fajnie zakryć dziecko, są odporne na promienie UV. Druga rzecz, ręcznikowe poncho z kapturem. Mega mi się to sprawdziło i nad basenem, i nad morzem. Bardzo szybko schną. To są z Biedronki za 24. Używane były non-stop, one szybko schną. Słuchawki na kablu i bezprzewodowe. Ja nie będę zaklinać rzeczywistości i udawać, że moje dzieci nie korzystają z tabletów. Te słuchawki były podpięte do tabletu, na którym moje córki oglądały sobie bajki. Jak moja najmłodsza córka zasnęła, no to najstarsza mogła sobie oglądać dalej bez irytowania nas tymi dźwiękami i jednocześnie nie budząc najmłodszej córki. Z tych słuchawek korzystał mój syn, ja już się wycwaniłam, ponieważ mam bardzo rozgadanego 8-latka, a kiedy słucha audiobooka, to on jest zadowolony, ma jakiś tam czas bez ekranów, bo po prostu słucha sobie książki, a my mamy względny spokój i też dzieci się nie płuczą. Oto ręcznik z Pechko. Ja go kupiłam za jakieś 50 albo 75 zł 3 lata temu. Absolutnie nic się z nim nie dzieje, dalej kolory są bardzo intensywne, wystarczy go wziąć i wytrzepać z niego piasek i tyle. Ja go piorę i suszę w suszarce i do tej pory się nie skurczył. To tyle ode mnie, jeśli macie jakieś sugestie dla innych mam, które będą wkrótce wyjeżdżać na wakacje, wpiszcie je w komentarzu, na pewno dziewczyny chętnie skorzystają i ja też może coś od Was podpatrzę.